Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, szanowni państwo, powiemy wam, jak CBA w likwidacji poluje na Tuska i jego otoczenie. Ponieważ między innymi po naszych programach stało się jasne, że CBA jest kompletnie poza kontrolą, ja przypomnę, że był tam taki człowiek, Daniel Karpeta, my do niego jeszcze raz niedługo wrócimy który był wiceszefem CBA, którego pani e, Agnie, pani szefowa e, Agnieszka nie chciała, nowa szefowa CBA nie chciała e, zwalniać nie, a nie chciała go zwalniać dlatego, że generalnie ta jej e, powiem tak e, ta jej, e, to jej szefowanie CBA po prostu niestety na chwilę obecną e, to jest po prostu nowa czapa nad starym burdelem, starym, starymi ludźmi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i jednym z filarów. Stare filanki, stare panienki, stare łóżka, zmieniony szyld troszeczkę. Tak, no zmieniony chodnik, chodnik przed, 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 przed... Burdel mama się zmieniła. Burdel mama się zmieniła e, i... E... Ona chciała go zostawić, Szanowni Państwo. Tutaj to jest jedna z rzeczy, której nie możemy zrozumieć, chociaż nas zapewniają o jak najlepszych intencjach pani Agnieszki Kwiatkowskiej Gurdak, ale U powiedziała o obrezie. Bo powiedziała o tym, o tym, co się rzeczywiście działo, no tak. Ale, ale chodzi o to mi, że nie możemy po prostu tego, bo pierwszą rzeczą, którą zrobiła, zaproponowała pani panu Danielowi Karpecie, pozostanie jako cywilny pracownik. Tylko z uwagi na pytania dziennikarzy w jego sprawie, pan Daniel Karpeta nie został tym cywilnym pracownikiem, jej doradcą. On sobie prywatnie zaczął za załatwiać doradztwo w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tej sprawie zwróciliśmy się z pytaniem zarówno do niego, po którym to wysłaniu pytania przeze mnie, on rozpoczął akcję, że ja go inwigiluję, że chcemy tutaj z Tomkiem, Bóg wie co... Go, go, go. Zjeść. Szanowni Państwo, on dostał proste pytanie, czy prawdą jest, że podjął pracę jako doradca szefa BW, pana pułkownika Syryski. To samo pytanie skierowaliśmy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która nam odmówiła odpowiedzi twierdząc, że nie komentuje spraw kadrowych. Wiemy, że tego typu przymiarki były. Jeżeli potwierdzimy, szanowni państwo, że, że, tego, że taki jest, no to doszło do gigantycznego skandalu. Jeden z najważniejszych ludzi, Mariusza Kamińskiego, po prostu załatwia sobie przejście z jednej służby do drugiej, tylko teraz ma pobierać wynagrodzenie pod... Osłoną bez, bez kontroli żadnej opinii publicznej. Jeżeli do tego nie doszło, to tylko i wyłącznie dlatego, że myśmy się zapytali. My się tego dowiemy. Mam nadzieję, że po naszym teraz uzewnętrznym tej sprawy nastąpi wyjaśnienie, czy kto przede wszystkim, kto w ogóle dopuszcza <tuszy> zatrudnienie pana Daniela Karpety, człowieka, który nadzorował przestępcze operacje. Między innymi, możemy mu to powiedzieć w twarz, jak chce to się możemy spotkać w sądzie. Z człowiekiem... M Forum na przykład, operacje Mforum. Tak. Na przykład. Są operacje wymierzone po prostu w nas, ale nie tylko. W opozycję CBA on dopuszczał po prostu używania Centralnego Biura korupcyjnego jako po prostu zwykłej policji politycznej. I ten facet był i było próbowano go utrzymać być może na razie skutecznie. W służbach, chociaż odpowiadał za działania wymierzone bardzo szeroko w opozycję, obecnie przy władzy, obecną, obecną ta, która obecnie sprawuje władzę. Ale głównym tematem tego, co chcemy zwrócić uwagę, jest sprawa, która no niestety ma podłoże korupcyjne i ona w jakimś sensie kompromituje określonych, określone środowiska obecnej władzy. Jest to sprawa kredytu 0%, kredytu na mieszkania, który w ogóle nie powinien być nawet rozpatrywany. Szanowni Państwo, jaki jest efekt uruchomienia ludziom siły nabywczej w sytuacji, kiedy się nie zwiększa podaży mieszkań? Efekt jest tylko i wyłącznie taki, Szanowni Państwo, że lecą ceny do góry. Lecą ceny, dlatego że po prostu pojawia się więcej chętnych. No to jest to tak zwane prawo popytu i podaży. Jeżeli obecnie ceny mieszkań należą do najwyższych, to jeżeli się pojawią Ludzie, którzy mogą kupić mieszkania, którzy do tej pory nie mogli, to wtedy skoczą jeszcze wyżej i nie bez powodu ta, ten projekt ustawy nazywany jest właśnie projektą, projektem Developer Plus, czyli nabicia kap z Deweloperem, ale nie tylko, no bo kto jeszcze, jeszcze instytucje finansowe i banki będą bardzo zadowolone z takiego obrotu rzeczy. Od razu powiemy, co należy zrobić, a proszę sobie zobaczyć, jak zostało rozwiązane z kwestią mieszkalnictwa, to nie jest o tym program. W Singapurze jako rozwiązano w Wiedniu, bez interwencji państwa, i to mówię ja, człowiek, który ma bardzo długą drogę bycia i promowania rozwiązań liberalnych, jak najmniej państwa, to akurat tutaj, jeżeli chcemy mieć niskie ceny, państwo musi zainterweniować i uruchomić po prostu, za, zapobiec spekulacjom gruntów, uruchomić po prostu podaż gruntów i wejść jako Podmiot, inwestor, ja, jako, inwestor, ja, inwestor Inwestor budujący. Tak, tak, inwestujący, budujący według standardu, szanowni państwo, po prostu efekt. To, to nie musi wyglądać tak, jak wyglądało zagierka, że jest dużo korupcji, dużo brzydkich, dużych budowli. Chociaż ktoś, jeżeli ktoś mówi o problemach polskiego mieszkalnictwa, to wyobraźmy sobie Polskę bez tych mieszkańgierka. W każdym razie, szanowni państwo, kredyt 0% stał się powodem, dla którego Centralne Biuro Antykorupcyjne no, w likwidacji, ale jak widać, no, to one się zachowują trochę, wiesz, jak wąż. Taki właśnie ostatnio oglądałem Tomku taki na Twitterze takiego orła, który rozszarpuje węża, ale on walczy. To znaczy on już tam coś ma, od środka jest rozwalany, ale ta głowa jeszcze siedzi, kąsa i, i to, to mi przypomina tą sytuację. Niby go tam ciachają, niby coś tam się dzieje, ale Głowa cały czas szuka i chce, że tak powiem. Jak się wyrwie, to odrośnie. Wiadomo, że reszta tak odrośnie. będzie. Nie wiem, czy odrośnie tą. To... Może nie. Zależy, um... a nie może, 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 może umrze, ale zanim e... umrze, na przykład uróżni. Krótki rozrodczych będzie głową. To, to już dalej jest, nie jest, jest. Jest. W każdym razie są takie czasami pomysły, są takie czasami sytuacje, że oba drapieżniki kończą, wykańczając się wzajemnie. Chodzi o to, że. CBA szuka w tej chwili autentycznych dowodów korupcji. Ktoś powie, że to dobrze. Natomiast to kwestia motywacji. Jak, jeżeli to się robi w sposób obiektywny, która ta służba obiektywizmu zapewnić nie może, to niewątpliwie bardzo ważne. Bardzo dobrze, że pan. Marszałek Bosak chce złożyć zawiadomienie i przygotowuje zawiadomienie do CBA odnośnie ewentualnego wpływu lobby deweloperów na tutaj działanie i ich powiązania z nowym rządem Donalda Tuska. No to jest chwalebne i, i dobrze, że to robi. Natomiast mnie tylko tutaj w tym zastanawia jedno: dlaczego CBA w likwidacji? I jedno nad czym trzeba się mocno pochylić, trzeba zobaczyć, dlaczego Panowie, przepraszam, Panie i Panowie z CBA już od początku zanim ten temat był uruchomiony, Wykonywali działania właśnie na tym kierunku, tworząc koncepcje, które były słuszne, niesłuszne, a tak naprawdę to, jeżeli chodzi o ten problem, bo taki problem istnieje, to tak jak w innych miejscach, dotyczy to całej klasy politycznej. Całej, szanowni państwo, to nie ma, że to jest rząd Tuska czy rząd Kaczyńskiego, to dotyczy całej klasy politycznej. I bardzo dobrze, tylko dobrze, że to pan Bosak robi. Tylko teraz to ma posłużyć. W tym przypadku jesteśmy potrzebni, musieliśmy szukać. No, musieliśmy szukać akurat na Tuska, no bo takie informacje dostaliśmy, że my tego jeszcze nie braliśmy w fazę przeciwko jakiemuś środowisku czy jakiejś osobie. No, wychodziły nam tam takie kwiatki, takie osoby. No, to mieliśmy dalej nie iść, no, czekaliśmy jeszcze dalej w niektórych przypadkach z pójściem do sądu, a w niektórych szliśmy, jeżeli chodzi o te umotywowanie, dlaczego tutaj robimy? No szukaliśmy. To nie jest tak, że my polowaliśmy na Polskę. Nie, nie. My szukaliśmy. I to jest ten problem, bo no, są inne służby. No dajcie to CBSP. Bo CBS też to może robić, prawda? Od początku wychodził minister Siemieniak. Minister Siemieniak mówił, że teraz powoli sprawy będą rozparcelowane, będą ci funkcjonariusze, którzy niewątpliwie mają swój dorobek, no mają agenturę, bardzo dużą, bo mają agenturę. Trzeba tą agenturę sprawdzić, te n trzeba sprawdzić, bo agentura powstała również ta nowa, dla zapewnienia sobie no bezkarności już po tej jakiejś już zmianie, bo ta zmiana nastąpiła. I to trzeba, tu trzeba pokazać i, i, i to, to nie jest trudne, żeby, żeby to wynaleźć i pokazać, kto rzeczywiście tam miał jakie zasługi i, i a które informacje na przykład były od tych prawdziwych ludzi, którzy tam dla nich są tymi wyrobnikami, dostarczyli, a które przypisali tym, którzy muszą mieć tak zwany parasol ochronny. To są niezwykle, niezwykle... Proste już tak, tak mówiąc rzeczy, starzy funkcjonariusze czy y, oficerowie z różnych służb rozwalą to w, w półtora miesiąca, tylko nikt nie dopuszcza. Nowe sprawy, tajności przecież robią, y, nowa, nowa sprawa NCBR, nowa sprawa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. No do tej pory ani, ani dworczyk, ani Morawiecki zarzutów. Nie mają zarzutów, w zasadzie nikt nie ma z tej erki. Zaczyna się od Romanowskiego, zaczyna się od tych rzeczy. Wiem, że to się powoli robi, ale jeżeli mamy taką służbę, która e, to trzyma albo w zamrażarce, albo ukierunkuje w inny sposób, no to jest poważny kłopot. E, Jakby wam to powiedzieć, e, jest chociażby sprawa e, w, dwóch funkcjonariuszy, którzy. E, działali, ja tych ludzi bardzo dobrze znam, od dawna mówiliśmy o nich, przeciwko którym usiłowali nakręcić, bardzo ważny, powiem, z pierwszego CBA, pozdrawiam Was chłopaki, przeciwko którym usiłowali nakręcić aferę. I Szanowni Państwo, musieli umorzyć tą sprawę. Oczywiście sąd się nie zgodził na areszt, de facto sprawę zrobiono, sprawa została umorzona. Ale tutaj dalej się toczy, w jaki sposób zostało to Zrobione. No jest chociażby sprawa, już podam nazwisko pana Wypyszyńskiego, byłego zastępcy szefa delegatury, czyli później chyba szefa delegatury CBA w Lublinie. Zna sprawę z zna sprawę różnych rzeczy. Napisał teraz e, zawiadomienie o przestępstwa za artykułu 231 przeciwko funkcjonariuszom CBA. To jest cisza, tego się nie szuka. Poszukajmy tych rzeczy. Popatrzmy, co ci funkcjonariusze mówią, takich funkcjonariuszy jest dużo, szczególnie tych, którzy powiedzieli nie, bo jest taki atak przeciwko funkcjonariuszom. Wysłuchajcie ich. Ja po prostu mówię, panie ministrze, panie premierze, wysłuchajcie tych funkcjonariuszy. A sprawa dotycząca teraz, no niestety, i dupokrytki, i ataku. Na, na Was, niezależnie od tego, że ta sprawa należy powinna być wyjaśniona, bo, bo sprawa deweloperów jest naprawdę niezwykle istotna, bo ta sprawa jest. Ta sprawa po prostu jest, e, no, ale nie można jej robić e, nieobiektywnie. Najważniejszą rzeczą służb, które mają działać, to ma być ten obiektywizm. Próbował to wprowadzać już jakoś e, pan minister Wojtunik. Pan minister Wojtunik, spójrzcie Państwo na aferę, na infoaferę która też doprowadziła do różnych później perturbacji i wojen w służbach. Nie było zmiłuj się. Tutaj oberwały i firmy naszego największego sojusznika, firmy amerykańskie oberwały i oberwali funkcjonariusze MSWIA, którzy mieli naprawdę bardzo duże koneksje. Tak się działo i tak powinna działać służba antykorupcyjna. To, co kiedyś wymyślił premier Donald Tusk, zostawiając Kamińskiego, mając wtedy przekonanie, że Kamiński to jest jednak skromny, uczciwy człowiek, który będzie, że nawet zapoczątkuje się taką, taki gentleman argument, że szefem służby antykorupcyjnej będzie ktoś z opozycji będzie patrzył na ręce rządowi. No. Wiecie, ja nie chcę robić laurki Tuskowi, natomiast widzicie, no jeżeli chciał coś takiego zrobić, to chyba się nie bał o to, że ktoś wsiądzie na niego, że ma jakieś, że, że ma jakieś powiązania czy jego rodzina. Zostawił Kamińskiego. Dalej też no zostawił seremeta, co nam to zrobiło, zgodził się na to, żeby żeby pan, pan seremet był. był Szefem prokuratury, i żeby miał no, taką dużą samodzielność, doprowadziło to do, do rządów PiS na 8 lat, na, do, do wielkiego problemu. No i teraz niestety, ale powoli oni chcą, żeby to zostało w jakiś sposób powielone. No, temat, temat jest niezwykle ciekawy. Wiadomo, że, że weszli w lukę, która się otworzyła, po prostu. I, i idą na bramkę. No tutaj, jeżeli rzetelnie pójdzie się na bramkę, to się pomoże ludziom, bo jak widzicie Państwo, patrzyłem jak pan minister Kosiniak-Kamysz stara się robić dobrą robotę i, i, i chce tym, tym żołnierzom, tym młodym ludziom zapewnić to, żeby mogli normalnie funkcjonować w armii, czy żeby nie musieli robić fikcji, chodzi do, do dermatologa, żeby mieć, mieć brodę, prawda, i tak w niektórych jednostkach ta broda może być, może być wszystko, zobaczcie na chłopaków z Nilu, oni muszą funkcjonować, różnie, czy z innych miejsc, muszą, muszą wyglądać, wyglądać tak, tak, tak żeby, żeby od razu nie pokazywać. Dzień dobry, ja jestem z wojska, przyjechałem zrobić tutaj coś, coś takiego, a nie innego. To, to już było i, i w Afganistanie. Zobaczcie, jak wyglądali żołnierze, żołnierze WSI. No to, to, to się działo zawsze. Tylko teraz pan minister Gosię jak chce chce innymi tym przyciągnąć młodych ludzi, no, że będą mogli podwinąć rękawy, gdzie widać tatuaż, prawda? Yy, gdzie, gdzie będą mogli mieć zarost, gdzie będą mogli funkcjonować tak, jak teraz społeczeństwo funkcjonuje, prawda? bo to jest normalne. Żołnierze te, te, to, to, to są z ludu no, przekrój, przekrój społeczeństwa. Ale to nie, to nie to nie to jest potrzebne żołnierzom. Żołnierzom są potrzebne młodym ludziom mieszkania. Po prostu. Żeby mieli gdzie założyć, założyć rodzinę, czy żeby funkcjonować, żeby mieli czego bronić. Czego on będzie bronić jako nie ma mieszkania? <laughs> on... Pomyślcie sobie Państwo dalej. I, ty, i, to, I to jest właśnie, to jest właśnie to, co jest głównym problemem. I na ten główny problem e, z tego chcą sobie zrobić dupokrytkę ludzie, którzy mają bardzo dużo, e, tak mówiąc kolektwialnie za pazurami. Bardzo dużo. To jest to, o czym, o, czym, o czym mówi Janek, a że pan Bosak w tym kierunku poszedł. No, ma rację. No skoro ma informacje, te informacje do niego dochodzą, musi też swoje grono bardzo dobrze prześwietlić, kto mu przynosi te informacje i jakie one są. Część jest niewątpliwie prawdziwych, ale chodzi o to, żeby. To jest sytuacja bez wyjścia. No, jeżeli marszałek Sejmu zgłasza do CBA zawiadomienie, CBA musi iść w tym kierunku. Dla nich jest to rewelacyjny strzał. Tylko po co do CBA? Do likwidowanego CBA. Jeżeli się zgłosi gdzie indziej i będzie robiła to inna służba, nagle wyjdzie, cały ten oręż się roz... zepsuje. Bo już tam takich wpływów nie ma. I to tak po prostu wygląda. Tak wygląda ta... Mm... Ten wąż, który ty mówisz, już, 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 który jest zjadany i który się jeszcze szarpie, to on się w ten sposób szarpie. O co nie? On się szarpie w ten sposób, że chce ukąsić. Ja Jeszcze raz powtórzę. Tak. Zarzucają nam, że my uprawiamy bezmyślną zemstę, że jesteśmy, że czujemy, że nie dajemy szansy pisowcom przejść na dobrą stronę. Ja mówię, że my generalnie. Powiem tak, no są przestępcy, tacy jak Wąsik, Kamiński, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że ich miejsce jest w więzieniu. Ale także funkcjonariusze, którzy wykonywali polecenia bezprawnej inwigilacji nas, którzy dopuszczali się. Hmm, prowokacji, prowokacji w celu nas do z... więzienia no, po prostu. I to wielu prowokacji, jedna tak. po drugiej. E Muszą ponieść konsekwencje tego. W przeciwnym wypadku nigdy nie będzie nikt w Polsce bezpieczny. Zawsze znajdą się chętni, którzy będą wykonywać tego typu polecenia. W myśl zasady, że skoro nie ma kary, to dlaczego by nie? Robili nam, robili innym, tylko tyle. Tak, no, znaczy my, my znamy nasze sprawy najlepiej. My znamy Pokazujemy. nasze sprawy najlepiej, my znamy, więc jesteśmy w stanie po prostu wymienić. Oczywiście wiemy też, to też mamy sporą wiedzę na temat tego, w jaki sposób męczono mecenasa Giertycha i jego rodzinę. Natomiast siłą rzeczy, największą właśnie wiedzę mamy w tych rzeczach, natomiast nie, nie, nie byliśmy jedyni, mało tego. Uważamy, że Mimo, że nam poświęcono nieproporcjonalnie dużą uwagę do znaczenia, ponieważ udało nam się zawładnąć emocjami Wąsika Kamińskiego i Jarosława Kaczyńskiego od pewnego momentu, że panowie stracili miarę i wiecie państwo, tak porównując trochę do naszej wagi całej sytuacji, oni ganiając za małą myszką po składzie porcelany po prostu rozwalili wszystko. Widzimy. cały magazyn rozpięty. No tak, chodzić tak. po schłach, kuli się, wiecie państwo, kłótni tak, tak, tak. popiłowali, sami... było otwarte, wszystko tak. Tak, więc sami. Nikt nie chciał bo byłoby na niego zaraz ułożyć. Tak, tak. sami, sami, wyrządzili, sami wyrządzili po prostu więcej I i żbi, kut, tak. niż my, niż my, niż my po prostu uganianiem się za nami. I to było, to było bardzo zabawne, Szanowni Państwo. Natomiast teraz e, ktoś, ktoś, ktoś za tą porcelanę, bo to nie była <laughs> ich, musi zapłacić. Tak. Ktoś tak, a po, a po drugie, że jest zupełnie serio, może to nie jest właściwa analogia. No, generalnie oni nie powinni nas byli w żaden sposób dotykać. Nie można ludzi, państwu, nie jest od prowokowania ludzi do popełnienia przestępstw, nie jest od werbowania. My Państwu mówimy dziś, ale kiedyś podamy szczegóły, że centralne biuro antykorupcyjne prowadziło nielegalną na przykład operację przeciwko Marianowi Banasiowi. Pomimo tych działań, które sobie pisali, że mieli zgodę sądu, że chcieli mu tam postawić zarzuty, to oprócz tego prowadzili nielegalne działania polegające na podsyłaniu mu agentury do Najwyższej Izby Kontroli, która ta agentura po prostu prowadziła działania polegające na podżeganiu do popełniania przestępstw i nielegalnym po prostu próbie. Rejestracji wszystkiego, żeby coś skleić, żeby coś zrobić. I takie rzeczy muszą zostać ukarane. Ludzie, którzy się podejmowali tych działań, ci, którzy zlecali te działania, bo to nie jest tak, Szanowni Państwo, że jeżeli funkcjonariusz, na przykład, zamontował u siebie w domu funkcjonariusz ABW sprzęt, którym inwigilował moją rodzinę, to nie jest tak, że on powie, że on wykonywał polecenia. Nie. Tak to, tak to nie działa. On doskonale wiedział, że nie ma takich procedur, które by coś takiego umożliwiały, że tego typu działania były po prostu działaniami nielegalnymi. A fakt, iż otrzymał w pewnym momencie na pewnym etapie stanowisko naczelnika, ten funkcjonariusz krótko je pełnił, ale a, a, a przestał je pełnić. No bo jak zaczęliśmy go wymieniać, no to, to wymiek. Się... Jeżeli jedna nagle okazuje się, że w, na poleczki, w jednej z ważnych siedzib CBA zostały powybijane szyby w samochodach i, i różnego rodzaju tutaj problemy, to p, oczywiście z, zrobili to huligani, tak? To wiadomo, że, że zrobili to inni ludzie, którzy w ramach tych Swoich konfliktów wewnętrznych i trzeba zobaczyć, o co były te konflikty, zrobili, zrobili tę ten, 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 ten prowokację, która miała być głośna. Takich rzeczy też nie może być. tak, tak To nie może funkcjonować. Nie? Jeżeli sprawa, która jest wałkowana, jeżeli funkcjonariusze ABW otrzymywali, wykonywali polecenia, żeby napadać na ekologów i, i, i gubią przy tym jeszcze w dodatku legitymacje legalizacyjne policji bo zrobili sobie legitymacje policyjne, żeby ułatwić sobie wykonywanie tych działań. Szanowni Państwo, no to też musi być rozliczone. Wszystkie te rzeczy z każdej strony, które się działy dla każdego, które, dla każdego, kto miałby być tam beneficjentem, a z reguły niestety beneficjentem to nie jest żadna strona polityczna, tylko są sami funkcjonariusze, którzy są źli, że im się przerywają jakieś e, możliwości zarabiania pieniędzy. Prosta, zwykła motywacja. Którzy się bronią przed tym, dalej chcą być i chcą na przykład funkcjonować w takich warunkach jak funkcjonowali dawniej. Bo dawniej na przykład były tematy, że musicie że to są prozaiczne rzeczy. Ludzie chcą mieć wolne, ludzie chcą mieć możliwość pracowania na jakimś kierunku, żeby ktoś im nie przeszkadzał, a przy okazji niektórzy wykorzystują to, żeby no, jak najmniej robić, a jak najwięcej zarabiać. No, niektórzy funkcjonariusze żyli, żyli z tego, że grzebali sobie po internecie i, i, i wyszukiwali kogoś, kto atakuje kto atakuje rząd, czy, czy atakuje ludzi, czy jest nieprzychylny do ludzi z PiSu. No i... Wchodzić w bazę danych, później e, atakowali tych ludzi i mieli najwyższe zastrzegowania. podczas gdy inni część wykonywali tą, tą, tą ciężką robotę. Czy wiecie państwo, no, jakieś delegacje, jakieś siedzenia w tanich hotelikach, bo to, to różni, i im się nie akceptowało pewnych rzeczy, e, bo za chwilę pytasz, szef, powie, słuchaj, a po co tam, ty, tam, tam tyle pieniędzy wydałeś? A, a w tej knajpie to po co brałeś jeszcze to czy tamto, to, bo tak też jest. A tematy dotyczące ja powiem nieskromnie, między innymi nas, nikt nie pytał, ile pieniędzy będzie. Że ktoś chce pojechać, nie wiem, tam akurat sobie gdzieś nad morze yy, i wydać ileś pieniędzy i przynosi, przynosi te pieniądze, mówię, bo tam miał jakiś realny ślad dotyczący nas, że można nas wziąć za cztery litery. Tego już nikt nie sprawdził. I to tak chodzi, rozumiecie państwo, że są tematy i były tematy, yy, których Ci panowie mogli robić co chcieli. Mogli wynajmować mieszkania, mieli takie. Po tym, kiedy okazało się, że rzeczywiście mamy informacje dotyczące tego, jak oni funkcjonują, to chcieli się utajnić, wynajmowali mieszkania gdzieś na, na, na Bielanach. Mieli tam y, piękne życie, bo przyjeżdżali na którą chcieli, y, nikich ich nie sprawdzał, ilu ich było, i tak to tak się działo. Czy, czy, czy jak funkcjonowali? To trzeba wyjaśnić. Trzeba wyjaśnić te normalne, prozaiczne działania, wydatki i kierunki, które dawniej zapewniały brak kontroli i to, że ogon machał psem. Teraz, teraz ma być to samo i, 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 po to, i po to jest właśnie w taki sposób przedstawiona sprawa deweloperów. Próba. Ja powiem tak. Mamy do czynienia teraz z taką operacją, w której w której centralne biuro antykorupcyjne próbuje złapać jakiś lewar, którym będzie mogło dać zaprzyjaźnionym pracownikom mediów albo ludziom współpracującym z tą służbą. Ja powiem Państwu, o czym świadczy zło, które się dzieje w centralnym biurze antykorupcyjnym za obecnej pani szefowej? Otóż, kiedy podczas procesu Grzegorza Jakubowskiego z Piotrem Nisztorem sąd zadał pytanie Warszawa Śródmieście na temat tego, czy Piotr jest współpracownikiem, oni po prostu powiedzieli, że nie będą odpowiadać na te pytania, bo i tutaj wywalili po prostu tam i tak dalej, i tak dalej. I tam jeszcze ten. Natomiast, kiedy to samo pytanie zadał sąd Warszawa Mokotów na mojej sprawie, no to już panowie, uwaga. Wydali odpowiedzi, które miały wprowadzić sąd w błąd, czyli takie, zaczęli się bawić w, w kazuistykę. Czyli najpierw odpowiedzieli, że nie, nie figuruje wśród obecnych współpracowników. Potem dostali kolejne pytanie, a czy figuruje w takim razie na liście współpracowników od 2009 roku, osób, albo osób udzielających pomocy i to jest bardzo szeroko. I znowu zaczęli odpowiadać kazuistyką, żeby stworzyć wrażenie, że udzielili odpowiedzi, chociaż jej tak naprawdę nie udzielili. Oni udzielali odpowiedzi pod hasłem, jak ten słynny Jan Furtow, Czy strzelił pan piłkę ręką, czy nie ręką? No więc oni odpowiadali, że dośrodkował Darek Wdowczyk, ja wszedłem i strzeliłem. Ale strzelił pan ręką czy nie ręką? No więc do Darka Wdowczyka podał Romek Kosecki i Romek Kosecki pociągnął po prostu tego, zauważył Darka Wdowczyka, Darek Wdowczyk pociągnął, ten zacentrował do środka i wszedł Janek i wszedłem ja i, i była gol. Ale Jan, panie Janku, ręką czy nie ręką? No a reasumując, nie odpowiadają na pytania, tylko zarzucają informacje, próbując ukryć to, że nie odpowiadają na pytanie, próbując dać pretekst sądowi do tego, żeby wydał, to się nie udało oszukać sądu, żeby wydał niezgodny wyrok ze stanem faktycznym, czyli skazujący mnie. Powiem Państwu tak, jest to wyjątkowa bezczelność, to w ogóle sam fakt, że sądy uważają, wiecie Państwo, to nie jest tak, że ktoś kazał Piotrowi Nisztorowi iść do sądu, że ktoś jest po prostu, domaga się odpowiedzi na temat statusu Piotra, tylko Piotr Nisztor walczył o to, aby uzyskać dokument państwowy poświadczający nieprawdę. Bo wyrok sądu skazujący mnie za to, że podałem informację, iż był osobą udzielającą pomocy CBA i że to jest pomówienie, w sytuacji, w której, no już tam pomijam fakt Tomka, który był świadkiem i uczestnikiem procesu, jakby powiedzieć, był na miejscu całego... Prosił nie... bardzo długo o to, żeby... Żeby mu umożliwić współpracę z CBA, ale cho chodzi mi o coś takiego, że pomysł, że to Centralne Biuro Antykorupcyjne w likwidacji zamiast udzielać po prostu jak najpełniejszych odpowiedzi, Prawda jest taka, że Centralne Biuro Antykorupcyjne to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo zdaniem Mariusza Kamińskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno udzielać tego typu informacji do wiadomości sądu, e, e, po prostu najwyżej w kancelarii tajnej. I, to, i tak to powinno wyglądać. Czy ja, się zgadzam? Szanowni Państwo, nie może być tak, że ktoś sobie po prostu idzie do sądu, żeby uzyskać po tego. To jest oczywiście osobna kwestia, e, dlaczego tego typu informacje latają. No, latają, dlatego, że Piotr Nisztor. E, Używał tej wiedzy, pokazywał, że ma wiedzę niejawną, posiadającą, pochodzącą od CBA, na przykład o czynnościach, które będą dokonywane w jakiejś sprawie dzień wcześniej, i celowo w niedzielę puszczał informację, że jutro rano CBA zatrzyma kogoś w wielkiej aferze prywatyzacyjnej. Dzień później akurat Bach, zatrzymani są ludzie w sprawie dotyczącej prywatyzacji Ciechu w sprawie w której były za, zaangażowane firmy najbogatszego Polaka wtedy Jana Kulczyka bo to jeszcze za jego życia było ale już zatrzymanie było po zarządów zarządów Pisu po co takie zagrożenie dla funkcjonariuszy tak o, osłabienie osłabieniu mater... osłabienie... osłabieniu tak, osłabienie, ale osłabienie możliwości zdobywania materiałów, ale wreszcie dla samego zainteresowanego oferta handlowa do wszystkich, patrzcie ja ze mną, warto dobrze żyć. Wcześniej ja, ja wcześniej wiem wszystko. Ja wcześniej wiem wszystko i to są, i nie było żadnych działań. Pani Agnieszka jak weszła, nie próbowała w żaden sposób przeanalizować, w jaki sposób Centralne Biuro Antykorupcyjne zarządów Kamińskiego, zarządów Bejdy, zarządów Yy, nie, stróżnego współpracownika, Wąsika Janku, Wąsika. No tak, zawsze, no, no, wąsik wąsika. zawsze czynny, tak. No tak, Wąsika. Do... On, on, że on jak współpracowało z dziennikarzami. A jak współpracowało, to pojawiła się taśma, szanowni państwo, nagrana przez Grzesia Jakubowskiego, gdzie ówczesny rzecznik CBA. Temistokles Brodowski mówi do niego tak słuchaj, stary, dogadajby się, ja ci tu otworzę szafę z tajnymi rzeczami. I wiecie państwo, no i tak ma wyglądać współpraca. Że wynagrodzeniem oczywiście dla dziennikarza jest dostęp do newsów, dostęp do rzeczy, które są prawdziwe, a może niekoniecznie prawdziwe. Dlaczego niekoniecznie prawdziwe? Dlatego, że. To widać świetnie na wyroku w sprawie Ryszard Bedry kontra Cezary Gbys, gdzie Gmyz po prostu brał skompilowane rzeczy od funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i tymi rzeczami kasował pana mecenasa Bedry'a. No co sąd mu zwrócił uwagę, że w żaden sposób tego nie weryfikował, że z dobrodziejstwem inwentarza po prostu brał wszystko, co mu CBA dawało i zakładał, że funkcjonariusze, którzy mu przekazują informacje, są, jakby to powiedzieć, jak żona Cezara, kompletnie poza podejrzeniem. Więcej. Gmyz dla uwiarygodnienia się pokazywał zdjęcia z tym yy, stoklesem, jak tutaj się mówi, brodowskim na y, takiej swojej tratwie, że on z nim pływa, ale on mu nie przekazuje informacji. To było po to, żeby wszystkim pokazać, zobaczcie, ja mam po prostu z pierwszego źródła informacje, uspokójcie się, to są moje rzeczy. On wielokrotnie denerwował się, że y, jakieś informacje, które w sposób... Y, no nieuprawniony, wy, wyciekł do niego i on ich, on ich nie, nawet nie zdążył sprawdzić, coś mu ukradł. U, ukradli mu mojego newsa. Ukradli mu, wiecie państwo, to tak to wyglądało. No. I, i, i takie, że ja tak. rozumiem, że y, trzeba mieć źródła to my byśmy byli ostatni, którzy, którzy mówią, że nie można mieć mieć źródła, dziennikarze powinni te źródła, ja wiesz, nie, ale dziennikarze powinni nie przyjmować bezkrytycznie materiałów, tylko powinni źródła, to wszystko sprawdzać. Prawda. Szanowni Państwo, żeśmy z Jankiem tyle tego, tego przeszli. Ja miałem z Jankiem wielokrotnie dyskusję, dlaczego na przykład na niektórych materiałach tak długo siedzimy. Niewątpliwie bardzo długo było sprawdzane, jak widzicie Państwo ostatnio, temat że, sprawy, która nie jest przez CBA dalej prowadzona. Temat y, 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 Pana Pana, który, który miał otrzymać od CBA pieniądze, w związku z tym, że włączył za dawną sprawę dotyczącą wyimaginowanej korupcji w Sądzie Najwyższym. Czy oni w ogóle zrobili prowokację? Miał, 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 miał otrzymać. Miał otrzymać... Pieniądze, z których połowę miał oddać takim hierarchom kościelnym. Chodziło o 12 milionów złotych zaangażowanych w pełni CBA. to jest mnóstwo umówmy informacji. Się, umówmy, tym się tym się tak. umówmy się długo. Umówmy się znaczy, nad wieloma rzeczami, ale to się nawet nie musimy tłumaczyć. Na czym, my na tym nie jesteśmy państwową instytucją, że musimy hmm. się tłumaczyć na czym siedzimy, jak pracujemy. To akurat jest sprawa, która jest kompletnie niewyjaśniana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, mimo że przekazaliśmy pani szefowej, bo na biuro, na biuro prasowe. Wysłaliśmy skany maili służbowych Artura Chodzińskiego w tej sprawie, korespondencję jego z bohaterami, z których w naszej ocenie jednoznacznie wynika tutaj no, z rzeczy, których nie powinny podejmować funkcjonariusz CBA, łącznie z naciskami na prokuraturę, łącznie z czymś, co może być odebrane jako matactwo w śledztwie, przynajmniej my to tak diagnozujemy. W tej sprawie poszły pytania i do prokuratury, i do pana Chodzińskiego, i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Centralne biuro było ręce od tej sprawy. Przypomnijmy o co chodziło. Pan w 2000, to było za pierwszego PiSu, w 2007-2008 roku, ogłosił, że ktoś mu zaoferował w Sądzie Najwyższym propozycję korupcyjną za kasację, która tam została skierowana, co było nieprawdą. On to wymyślił na zlecenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Następnie ta sprawa umożliwiła zainstalowanie podsłuchów sędziom Sądu Najwyższego i po prostu inwigilację. W czasie, kiedy nie zebrano dowodów na korupcję, zrobiono klasyczną rzecz, ponieważ sprawa też ujrzała światło dzienne przy okazji tego, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne odpaliło uwaga, odpaliło technikę operacyjną z afery hazardowej, żeby wywrócić rząd. To był 1 października 2009 roku. To zostało skoordynowana, była pierwsza skoordynowana akcja służby, niemalże jawna. Służby, media, próba obalenia rządu. Skąd ja to wiem? Dlatego, że w tamtym momencie ja odchodziłem, byłem zastępowany przez ludzi PiSu, w TVP i oni tak skoordynowali wyciek, publikację Gmyza, aby publikacja Gmyza była w dniu, w którym zmieni się dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej i będzie mógł poprowadzić atak według tekstu Cezarego Gmyza Rzeczpospolitej. Ja miałem rano, już w nie moim gabinecie, de facto, miałem u siebie po prostu Jacka Karnowskiego, który bieg ze świeżymi pełnomocnictwami, żeby po prostu zarządzać ręcznie anteną i jechać po prostu wielka afera korupcyjna. I ta wielka afera korupcyjna, to jest. To była po prostu sprawa, w której CBA nie mogło nikomu nic udowodnić, natomiast no, ludzie nie wyglądali fajnie. tak? Spotkania na cmentarzu, dziwny język, etc. Więc po prostu odpalili to. To zostało zrobione to, co zostało zapowiedziane, opowiedziane przez Tomasza Kaczmarka wiele lat później, że kiedy CBA nie może postawić komuś zarzutów, nie może strzec z tego, co robi to odpala te rzeczy, żeby upokorzyć swoje ofiary. Tak zrobiono, uwaga, właśnie w wypadku afery hazardowej i tak zrobiono na przykład w wypadku pana Stefana Niesiołowskiego, któremu po prostu, skoro, nie było, skoro dowody nie wskazywały na popełnienie przestępstwa, więc de facto po prostu przekazano materiały operacyjne służb do pracowników mediów, celowo nie używam słowa dziennikarzy, którzy odpalili to po to, żeby go uderzyć, i poniżyć w oczach opinii publicznej. Że skoro nie możemy Cię skazać, tak, to przynajmniej będziemy sprawimy, że będziesz się wstydził, że będziesz upokorzony, że ci po prostu osłabimy, skancerujemy więzi rodzinne, coś za coś. Kolejna rzecz teraz to, to, to wszystko jest w kontekście tego, co robi CBA. Tu musi pan premier Donatus jego doradcy zrozumieć, że oni grają wedle zagrywek, których się nauczyli. Tak. Czyli e, po prostu e, skoro mamy schemat, w którym e, my się bronimy, my jesteśmy w tej chwili na czarnej liście CBA za to, że naciskamy na ich likwidację. Oni są, no jest, zawsze jest fajnie powiedzieć sobie, że gdyby nie ten Piński ze Szwajgiertem, to nam by się udało przeżyć, a oni chodzą i judzą po prostu, e, domagają się po prostu tego, to są po prostu i tutaj lecą wyzwiska, przestępcy, to oczywiście fakt, że to no, kochane CBA nie było w stanie znaleźć żadnych dowodów przez te 8 lat, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jesteśmy wyjątkowo przebiegłymi przestępcami, którzy <laughs> na dodatek jeszcze wielokrotnie palili operacje specjalne przeciwko nim, co dowodzi faktu, że byliśmy po prostu. No, dobrze poinformowani. bo to, 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 to... Wątek antysemityzmu sami poruszają funkcjonariusze nie ja poruszam sami funkcjonariusze zeznają że to jest tam, tam naprawdę bardzo bardzo ważny wątek tak? w tej, tej na kierunkowaniu nienawiści przeciwko nam no to bardzo, takie takie zeznania są, są dostępne jest, jest to niezwykle interesujące. Ja oczywiście nie chcę z tego, z tego robić jakiegoś najważniejszego kierunku, ale to też niewątpliwie tam te, te też są czynni. Natomiast tu chodzi o to, żeby po prostu, żeby ludzie zrozumieli, żeby otoczenie premiera zrozumiało, że tutaj opcja zerowa jest jedyną opcją, która jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Nie chodzi o to, bo jeszcze raz powtórzymy, zajęcie się sprawą. Tego, kto stoi za lobbyingiem, za szkodliwą ustawą o kredycie 0%, bo naprawdę nie trzeba być geniuszem ekonomii, żeby wiedzieć, że jest to nabicie kap z deweloperom, właścicielom mieszkań i, uwaga, e, e, instytucjom finansowym, bankom. Ale nie ma to nic wspólnego z poprawą sytuacji mieszkaniowej. E, szanowni Państwo, ja to wiele razy mówiłem, że jest bardzo trudno, Znaleźć w polityce konsensus do poprawy sytuacji mieszkaniowej, ponieważ oznaczałby to spadek wartości lokat, na które poczynili swoje oszczędności na emeryturę politycy. No taki Śmiszek ma pięć mieszkań albo cztery, a jego partner ma cztery, czyli Biedny ma cztery albo pięć. Gdula ma dwa, mieszka te, dwa te lokale na wynajem. Ten biznesowy. To, kolejny, to są politycy lewicy, szanowni państwo, jakby tam przejrzeć się i pokazać, to teraz wymagamy od klasy politycznej, żeby zagłosowała, szanowni państwo. Musimy kasę ograniczyć. No. Tak, czy znaczy ja, wiecie Państwo, rozumiem, to <laughs> też może ktoś mi, ktoś mi tam to ja akurat działam na szkodę rodziny, natomiast tutaj, tu, ale tutaj jest kwestia tego typu, że ja mam dystans do tego, no bo ja rozróżniam interes prywatny od interesu publicznego. W interesie publicznym jest to, żeby mieszkania staniały w Polsce. A to można o, o, osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez interwencję państwa polegającą na skupieniu gruntów, i zajęciu się administrowaniem tymi gruntami w taki sposób, żeby nie podlegały spekulacji, żeby cena mieszkania nie była wyznaczona poprzez, nie ktoś powie rynek. Nie, nie poprzez rynek, tylko poprzez zmowę głównych graczy, którym jest na rękę sprzedawać mniej, ale drożej. No czy wiecie państwo, to jest to, to, nie, to nie są, to są, to, to, to są wszystko, szanowni państwo, kwestie naprawdę na zupełnie innym, inny temat. I ktoś w tej chwili ma tu interes, tu, Powiem Państwu, że jeżeli to jest robione mądrze, to trudno będzie znaleźć korupcję, bo nikt nie kaszuje tej korupcji w taki sposób, że dziś ty poprzesz tą ustawę, a jutro idziesz i odbierasz, nie wiem, kopertę z 30, 50, 40 tysiącami. Bo wypełni pieniądze jeszcze. To nie, nie, ale to są już nie te czasy przede wszystkim. Ciężarówki pieniędzy. Ale, to, ale, to, ale, ale tylko, że to nie jest węczane, to nie jest a, robione a, w taki a. sposób, w który ktoś to może po prostu zobaczyć. Tutaj te powiązania są raczej. Trzeba zobaczyć, kto się zajmuje czym i dlaczego, a nie próbować znaleźć wykaszowanie z tego, bo, bo naszym zdaniem tego, tego skaszowania nie będzie. To jest, szanowni państwo, ono się pojawi gdzieś, kiedyś, za 10, za 15 lat, na przykład, albo się pojawi na zupełnie innych nazwiskach. Te czasy. Kiedyś pamiętam, jak miałem w 2000. W drugim roku siedzieliśmy nad pewnymi rzeczami, i wtedy już jeden z takich doświadczonych funkcjonariuszy, który rozmawiał z dziennikarzami, popatrzył na nas i mówi: Dzieci, dzieci, pójdźcie 10 lat wstecz i zobaczcie, jak wtedy działali, będzie Wam prościej bo wtedy się mhm. nikt nie krył i wtedy po prostu wszystko, mówię, wszystko poznajdujecie, wszystko jest w taczkach firm, tego nawet nikt nie poczyścił do tej pory. Zobaczcie wtedy, zobaczcie wtedy, jakie transakcje zachodziły, gdzie nagle się okazywało, że ministrowie byli po prostu w konfliktach interesów tak oczywistych, że dziś to po prostu by nikomu nie przeszło do głowy. I żeśmy pamiętam, zrobili. No zapis przychodziło, zapisy przychodziło. Znowu, ale, PiS, za PiS. Ale, PiS, ale PiS po prostu yy, yy, powiem Państwu tak, że złodziejstwo w polityce było jest i będzie, ale nikt nie robił tego tak jawnie i demoralizująco jak Pali. PiS. E, już nie, nie wspominając o skali, ktoś na tak, natomiast atakuje, że atakujecie Stanowskiego, a jak wyborcza brała kasę od rządów PiSu, to co robiliście? Nie od rządów PiSu, tylko od rządów platformy za tych to, co robiliście. Ja akurat, szanowni państwo, ja to akurat piętnowałem. Że mamy do czynienia i nie to, że wyborcza bierze, tylko to, że kryterium doboru kontrahentów nie jest rynkowe przez spółki Skarbu Państwa, tylko że jest polityczne. To znaczy, że nie ma czegoś takiego, jeżeli w ogóle spółki Skarbu Państwa w ogóle. Ten, znaczy po prostu jest transferowana kasa do mediów. Natomiast, szanowni państwo, ja w tej chwili tego nie powiem z głowy, czyli z niczego, jakie tam są różnice, ale tam są były różnice były rzędu 1 do 10, czyli y, zarządów y, platforma powiedzmy sobie przekazywała do medium, jednak jednego z największych mediów, któremu się popros... dla którego dla Orlenu, powiedzmy reklamującego się wyborczej, to jest... I tak z... miał jakiś kawał tego tortu. Dla, Tam... dla, Orlen, or, dla Orlen, Orlen, nie reklamując się w gazecie wyborczej zarządu wpisu, działał na szkodę akcjonariusz. To jest, szanowni państwo, re, przesyłając pieniądze do tygodnika sieci, zamiast do y, wyborczej, zamiast do polityki, szanowni państwo, to jest tylko pytanie: jaka, jaka kasa? Ja państwu mówiłem, że kwestia reklam jest bardzo drażliwa, ponieważ biznes nie chce wprowadzić obiektywnych mierników skuteczności reklamowej, ponieważ transfery reklamowe są używane do transferów pieniędzy. Zespołek Skarbu Państwa i Szanowni Państwo, robią to wszystkie ekipy. Po prostu ekipa pisowska zrobiła, no nie wiem, jakby to ujmując, po prostu średnicę tego przepływu powiększyła dziesięciokrotnie. No, to jest po prostu, to doszło do gigantycznej grabieży. O ile w zarządów POPSL można było mówić o pewnych nieetycznych tendencjach. To w wypadku tego to mowa była po prostu o złodziejstwie, no bo przesyłanie kasy do Republiki, do Gazety Polskiej codziennie nie miało żadnego, do Gazety Polskiej w tej, w tej ilości nie miało żadnego uzasadnienia ekonomicznego i tyle. I tym się CBA nie zajmuje, szanowni państwo. Tym się pani Agnieszka nie, nie pochyli się nad tym, jak to jest było możliwe, że te pieniądze tam po prostu płynęły. Tym się pani CBA nie zajmuje, CBA się zaczęło zajmować. Jeszcze raz, my pochwalamy zajęcie się tą ustawą, tylko nie, nie, mo nie motywację, która, która służy temu, bo my, my... wektora tego wektora uderzenia w jednym kierunku, czy nie uderzenia, a przepraszam, zainteresowania w jednym kierunku. Tak, to kompleksowo i nie wy, nie wy, tylko kompleksowo. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Szanowni Państwo, ostatnie trzy dni, ja tutaj ostatni król Polski, mój materiał, polecam też mój felieton, Szanowni Państwo, o dobrym rosyjskim carze, zapomnianym trochę Aleksandrze pierwszym który przywrócił Królestwo Polskie, nazwę Królestwo Polskie, mianował się Królem Polski. Dlaczego to zrobił? Dlaczego zastępca Tadeusza Kościuszki, Tomasz Warzecki czytał list dziękczynny, adres dziękczyny do, do, do cara w kościele? Dlaczego skomponowano słynną pieśń Boże coś Polskę właśnie dla niego? To jego pierwsza wersja, później się to zmieniło, ale pierwsza wersja była dedyktowana właśnie Aleksandrowi I. Skąd to się wzięło? Jakie on miał plany wobec Polski i dlaczego nie wyszło? O tym właśnie w historii bez cenzury. Tutaj Państwo macie historię na weekend, szanowni państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, a my, szanowni państwo, polecamy też książkę Noce z Dudą, Szanowni Państwo, i polecamy nasze, naszą książkę Kamiński. Tutaj można pobrać plik, szanowni państwo. Znaczy, no oczywiście, można kupić po prostu e-booka na naszej stronie pod spodem. Jest Tomku. Panie Jarosłowie, pan po o 17.30. Proponuję panu, żeby pan poczytał najnowsze opracowania pana profesora Kika. I pan profesor Kik, profesor Kazimierz Kik, politolog. No, jasno stwierdza, że dlaczego PiS nie wrócił więcej do władzy? Bardzo ciekawe. Rzeczywiście, gdyby, gdyby Pan był uprzejmy, zobaczyć, dlaczego Pan już nie może więcej wrócić do władzy, dlaczego Pana ludzie nie wrócą do władzy, dlaczego jest potrzebny zupełnie inny projekt. No, zrozumie pan, że tam jest jeden też sposobowy problem, problemów. Ten problem nazywa się Jarosław Kaczyński, czy ewentualnie, nie wiem jak pan nazwać, po 1730, bo to pewnie inaczej, bo tutaj mógłby się pan wtedy obrazić. Już z osią nie mówię. Dlatego panie Jarosławie, no, no śmiało, no, już, już chyba, chyba potrafi pan ocenić sytuację. Wie pan, że to, co pan wymyśla, no to, to nie ma szans. Ludzie z pana otoczenia o tym też wiedzą. Tam jeszcze część w jakiś sposób się Łudzi, ale chyba coraz mniej. Panie Słowie, to już ten czas jest. Do więzienia po prostu. Ten czas. Do więzienia. A ja, ale mówimy do zobaczenia.